jest kilka obszarów, w których wspieram przedsiębiorców. Jednym z tych obszarów to jest stworzony zespół do walki z COVID. Ten zespół śledzi wszystkie instrumenty dostępne na rynku wspierające przedsiębiorców i każdy przedsiębiorca, obojętnie czy jest klientem strefy czy nie, może się do tego zespołu zgłosić. Ten zespół po zapoznaniu się z charakterystyką tego przedsiębiorstwa dobierze odpowiednie instrumenty, pomoże wypełnić wnioski, tak aby przedsiębiorca w dość łatwy sposób mógł o te wszystkie środki pomocowe aplikować. Drugi obszar to są nasi klienci, ponieważ mamy oprócz klientów typowo strefowych, dla których decyzję o wsparciu wydaliśmy, również klientów w naszych obiektach, które wynajmujemy, czyli na Wyspie Ostrów, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym czy Bałtyckim Parku Nowych Technologii. No i tam niestety też znajdują się takie przedsiębiorstwa, które odczuły dość wyraźnie pandemię. Obserwujemy również w przemyśle morskim, że niektóre firmy jak gdyby nie mają takiego portfela zleceń jak przed pandemią i faktycznie ich płynność finansowa jest mocno napięta. Tam, gdzie faktycznie widzimy, że przychody spadają, jest mniej zleceń, no to wtedy oczywiście staramy się jak najbardziej pomóc. Ale widzimy też przedsiębiorstwa, które planują inwestycje, rozumiejąc, że nie można stanąć i się zatrzymać. W tym roku wydaliśmy już 26 decyzji o wsparciu. Łączne nakłady inwestycyjne zadeklarowane przez tych przedsiębiorców to jest ponad 500 000 zł, ponad 200 nowych miejsc pracy i ponad połowa tych firm to są firmy małe i średnie. Także uważamy, że jak na ten okres pandemii, no to te nasze działania zmierzające do tego, żeby dotrzeć z informacją do przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich, że mogą takie wsparcie otrzymać w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, przynosi efekt. Jesteśmy w stanie pracować zdalnie, również z przedsiębiorcami ten kontakt jest zdalny, natomiast to w żaden sposób negatywny nie wpływa czy na proces wydawania decyzji, czy na współpracę, czy relacje. No jednak ta świadomość gdzieś tam jest i u przedsiębiorców, i u nas, że w tym czasie, szczególnie teraz przez najbliższe tygodnie, trzeba być mocno zdyscyplinowanym.